Witajcie kochani, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławię was i cieszę się, że mogę znowu stać tu na tym miejscu, żeby opowiedzieć o Bożej miłości, o Bożej łasce, o tym, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. O tym, co On wniósł w moje życie. Tytuł mojego kazania dzisiaj to jest. Boża oferta. Przeczytamy na sam początek z Ewangelii Łukasza. To jest dwunasty rozdział, trzydziesty drugi wiersz. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Myślę, że Pan Bóg tu mówi: nie bój się. Tak myślę sobie, jak e, ja się żeniłem, kiedy moja małżonka, która jeszcze wtedy była na narzeczoną, ona przeżywała trochę stresu. Mówi: No, nie znam tego, tego człowieka, nie znam nie wiem gdzie, gdzie mnie zabierze, nie znam tych okoliczności, nie znam. E, terenu, miejsca. To wszystko było nowe, dziewicze i trochę, trochę się stresowała. I tak samo Pan Bóg nas zaprasza do siebie. Mówi, nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Kochani, jeżeli jest król, jeżeli jest królestwo, to Król ma małożonkę. I tu chodzi o właśnie o to, że my jesteśmy oblubienicą. My jesteśmy zaproszeni do zaślubin z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I Pan Bóg mówi: nie bój się. Nie bój się tego. Nie bój się przyjść. Nie bój się tego miejsca. Nie bój się tego Pana, nie bój się przyjść i zaangażować się właśnie w to, żeby dostać się na tą ucztę weselną na ucztę baranka. Kochani, co jeden dzień. To jest ta sytuacja, ta oferta bliższa. Każdego rana kiedy się budzę, to dochodzi do mnie właśnie ta myśl, że o jeden dzień jestem bliżej tego, że spotkam się z moim Panem Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. I on tu mówi, nie bój się. Może, możemy przeżywać wiele różnych emocji, które mogą napawać nas jakimiś lękami. Ale kiedy ufamy Jezusowi Chrystusowi, kiedy ufamy Bożemu słowu i doświadczamy Bożych realnych odpowiedzi i na nasze modlitwy, na nasze sytuacje, kiedy przychodzimy do niego, to możemy mieć to zaufanie, że przychodząc kolejny raz do niego on nas nie zawiedzie. Jest tak? Kiedy Pan Bóg wysłuchał mnie pierwszy raz, nawet kiedy widziałem, jak Pan Bóg na moich oczach wysłuchiwał moją mamę, kiedy widziałem, jak Pan Bóg odpowiada na modlitwy, to pomyślałem sobie: Skoro On słyszy moją mamę, On usłyszy mnie. I wiecie co? On od kiedy zacząłem ufać Bogu, On nigdy nie zostawił mnie, nie zostawi mnie samego. Ja mogę powiedzieć, że ja się nie boję. Ja się nie boję, bo mój Pan jest ze mną, mój Pan jest we mnie, a ja w nim. To czego mam się bać? Pan Bóg mówi: Nie bój się. Ale czego mamy się nie, boć, nie bać? Tego, że Pan chce dać nam. Chce dać nam. Tylko pytanie jest, czy my chcemy wziąć. Bo jak już wspomniałem o moim ślubie, kiedy to było największym moim marzeniem, żeby się ożenić. Myślę, że to było zdrowe marzenie. Zdrowe pragnienie. Ale kiedy już Pan Bóg postawił na mojej drodze, obecną moją żonę, to nie było to takie pewne, czy ona zechce. Czy ona pójdzie w tą stronę, że mnie się upodobało. Mnie się upodobało, żeby ona zgodziła się mnie poślubić. I tu chodzi o to, żebyśmy zgodzili się z tą Bożą ofertą, którą. Pan Bóg nam zaoferował naszego Pana Jezusa Chrystusa i wesele barankowe. Wesele razem z Nim, siąść do stołu. Kochani, opowiem o kilku zasadach Bożego Królestwa, bo kiedy jest Królestwo, to też jest etykieta. Jest jakieś pewien wyszukany sposób zachowania, sposób bycia. I pierwszy, pierwszy taki akcent chcę powiedzieć nie bój się. To jest miłość. Drugi Lizjana 4 do 6. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi Znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podając Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku, a to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazania. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Kochani, w niedzielę już słyszeliśmy na temat właśnie miłości i służenia Bogu i nie będę już tego teraz rozwijał, ale miłość to jest podstawową taką wartością, żeby małżeństwo mogło dojść do skutku, żeby ono potem mogło trwać i przetrwać. W ogóle żeby mogło zaistnieć, to jest potrzebna miłość nie tylko oblubieńca do oblubienicy, ale oblubienicy do oblubieńca. To jest miłość wzajemna. Jeśli tej wzajemnej miłości nie ma, to Trudno mówić o, o ślubie. To się rozleci. To, to po prostu nie, nie funkcjonuje. Nie bój się. To jest pierwszy, Jana, pierwszy list Jana 4, 18. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Tu jest informacja, że kiedy kochamy Pana Jezusa, kiedy mamy tą ścisłą więź, tą relację z Nim, to wszelki strach, wszelka obawa po prostu znika, bo poznajemy go coraz bardziej. I im więcej i bliżej jesteśmy Jego, tym bardziej Go poznajemy, tym więcej mamy do Niego zaufania i tej wiary, że On nigdy nas nie zostawi. I że ta oferta, którą, którą Dał, która jest aktualna, że ona jest wiarygodna, że to jest, to jest sprawa e, fakt, to jest fakt. Następnym tak, taką zasadą jest sprawiedliwość. 1 Jana 2, rozdział 28-29. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Z tego tekstu y, dowiadujemy się, żeby mieć udział w, w tym weselu baranka, w weselu zaślubień tej Bożej oblubienicy, trzeba się narodzić na nowo. Bez tego tego wesela doświadczyć nie można. Ale są tu zasady, w jaki sposób ta oblubienica, to znaczy ja i my, mamy się do tego wesela przygotować. Powiem tak, że wielu spekuluje, kiedy Pan Jezus przyjdzie. I bardzo się w to angażują. Ja powiem, że ja za bardzo o to nie dbam, kiedy. Ja dbam, ja chcę dbać o to, żebym ja w tej chwili, dzisiaj, teraz i zawsze był gotowy. Bo to nie będzie tak ważne, kiedy Pan Jezus przyjdzie, tylko czy zastanie mnie gotowym. Czy ja na Niego oczekuję, czy ja Go kocham, czy się Go spodziewam, czy ja żyję tym, Chwilą, nie datą, chwilą, dzisiaj jest dzień, kiedy mogę stanąć przed Panem, bo mój jest tylko jeden wdech. Wydech mojego powietrza z płuc już należy do Pana. Każde tchnienie jest moje w Jego ręku i mnie data, kiedy Pan Jezus przyjdzie, tak nie interesuje, jak to. Stan mojego serca, czy ja na niego oczekuję, czy ja się go spodziewam, czy chodzę w tej miłości, czy mi zależy na tym, żeby zasiąść u jego stołu. To jest, to mnie interesuje, to, to ja przedkładam tą sytuację nad to, żeby się dowiedzieć, czy we wrześniu, czy w październiku. To dla mnie takiego ważna, znaczenia ważnego nie ma. Ważne dla mnie jest, żebym chwycił się i nie, nie wypuścił z rąk tego, co otrzymałem od Pana. Chodzenie w uświęceniu to jest następny punkt. To jest objawienie Jana 22, 21. Kto czyni nieprawość. Niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Kochani, zaproszenie do Bożego Królestwa nie jest to na siłę, to jest oferta. I my dobrą wolą. Wybieramy się tam każdego dnia, każdego dnia, każdej chwili, każdej decyzji, którą podejmujemy, decydujemy, czy chcemy iść do, do naszego Pana, czy nie. I tu właśnie jest informacja, że. Ale do kogo to jest napisane? To jest napisane do kościoła. To jest napisane do zboru. Kto czyni nieprawość. Jest zalecenie, niech nadal czyni nieprawość. Pan Bóg nie przyjdzie i nie chwyci za rękę i mówi: słuchaj, co ty robisz? To są nasze decyzje, nasze wybory. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Ale jak z brudną szatą stanąć przed naszym Panem? Jak z brudną szatą. Przyjść na wesele. A kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Kiedy nawracamy się do naszego Pana, to On czyni nas świętymi. Ale od tego momentu to jest czas. Terazniejszy, ciągły, i musimy o to dbać, żeby nie zabrudzić naszej szaty, żeby ona nie została splamiona, bo co z tego, że powiem, że jestem święty? Jak jestem brudny, to jaki święty? Posłuszeństwu słowu, czytanie słowa ze zrozumieniem. Kochani, Gdybyśmy wyjęli ten werset, ten pierwszy, nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się dać, Wam królestwo wyjęli z kontekstu i na tym budowali, to całe to moje kazanie, czytanie Bożego Słowa byłoby już niepotrzebne. Nie bój się, bo Ojcu upodobało się dać. Jest w porządku. Ale tu chodzi o to, żebyśmy, idąc za Panem, nadążali za Jego słowem. Posłuszeństwo Słowu, to znaczy to, co Pan Bóg mówi, że mam się z tym zgodzić i według tego żyć. Czytanie Słowa ze zrozumieniem. Pogniewałem się na Boże Słowo. Wyobraź sobie taką sytuację? Pierwsze przeczytam właśnie ten ósmy wiersz. A władny jest Bóg udzielić wam obficie łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Było to w czasie, kiedy miałem dobrą pracę, wygodną. I bardzo się z tej pracy cieszyłem. Ale przyszły przemiany, przyszła reforma i zaczęły posady mojej pracy się chwiać, trząść. I w pewnego dnia siadłem sobie w kuchni przy stole, podparłem brodę pięścią i zacząłem się martwić, zaczęłem się trapić, zacząłem się troszczyć. Młody mąż, młoda żona, małe dziecko, perspektywa licha i co teraz? Otwieram sobie Biblię i akurat trafiłem na, na ten werset. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. I normalnie powiem Wam, że się pogniewałem. Mówię Boże, ja tu na rachunki nie mam, ja nie mam na to, nie mam na to, na tamto, ja jeszcze mam łożyć na wszelką dobrą sprawę. Zamknąłem Biblię, schowem w szafce. I byłem zagniewany, jak Jonasz, jak Jonasz na Wszechmogącego. Jak ja w tej sytuacji mam się odnieść do tego, co Pan Bóg tu mówi? Długo to trwało, aż doszło do mnie, że trzeba przeczytać troszkę wyżej, bo wyrwałem słowo z kontekstu. A popatrzcie, jak ono, Ładnie, ładnie brzmi, jak ono przyjemnie brzmi. A powiadam Wam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem, albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Czy lepiej brzmi teraz to słowo? Teraz ono jest zrozumiałe, teraz ono jest logiczne. To znaczy, że ja wpierw muszę zasiać, żeby zbierać. A ja chciałem zbierać, nie siejąc, ale w Bożym Królestwie to nie funkcjonuje. I kiedy to do mnie, do mnie dotarło, że wpierw to, co mam, mam dać panu, żeby on to mógł pobłogosławić, pomnożyć i dać mi. I wiecie, że to działa? Doświadczyłem to, że to działa. Powiem wam tak, że Pan Bóg zamienił drzewo świerkowe na bukowe. Właśnie w ten sposób. Dałem 10 metrów drzewa świerkowego, a dostałem 11,5 metra drzewa bukowego. Dobry interes, dobra zamiana, ale to trzeba. Do tego dojść, ale tu już nie chodzi o tak o materię, chociaż ona też jest ważna, bo dajemy Bogu na ile mamy wiary. Dajemy z wiarą. Tyle, ile dajemy i jak dajemy, dajemy z wiarą. Ale teraz chodzi o to sianie do Bożego Królestwa. Sianie tego, co moje serce. Odpowiada na zaproszenie Boże w tej ofercie. Królestwo jest przygotowane. Królestwo jest w zasięgu ręki. Czy ja inwestuję w to, żeby tam się dostać? Czy chodzi o to, czy ja mam ochotę zasiać, czy tylko bym chciał już siąść do tego stołu i. Już by było wszystko dobrze. Wygodnie. Zasiąść do stołu, ale y, kiedy przychodzi do wesela, to do wesela trzeba się przygotować. Nawet jako zaproszeni goście trzeba się przygotować, a to kosztuje. To trzeba się ubrać, trzeba mieć y, przygotowany prezent i w ogóle y, cała oprawa. Y, znacie to? Nie muszę tego rozwijać. Trzeba się do tego przygotować. To znaczy, że trzeba zainwestować w przygotowanie się na przyjęcie weselne. Kto się jest skąpo, skąpo też rządzić będzie. To znaczy, zależy to ode mnie, zależy to od nas, jak nam zależy, czy chcemy zainwestować w to, do czego Pan Bóg nas za, zawołał, czy po prostu liczymy na to, że się nam należy, przyjdzie dzień, że y, posadzą nas przy stole i będzie bardzo fajnie. Kiedy do mnie to dotarło, przeprosiłem Pana, przeprosiłem Go za moją głupotę i od tego czasu staram się czytać Boże Słowo, jak ono jest, dosłownie, dociekać tego, co Pan Bóg chce do mnie powiedzieć w danym Słowie, żeby zrozumieć to, co On mówi, nie mieć swoich wyobrażeń i gniewać się, albo mieć różne mniejsza, mieszane uczucia, ale dowiedzieć się, co o tak naprawdę Bogu chodzi, i co On chce mi konkretnie, konkretnie powiedzieć? Przejdę teraz do znaków ostrzegawczych. Przejdziemy sobie krótko przez dwunasty rozdział Ewangelii Łukasza, żeby zastanowić się, co Pan Bóg ma do powiedzenia w swoim słowie na, na ten temat, o, o czym. O czym tu mówi, że w jaki sposób mamy się przygotować na spotkanie z Nim? Obuda dwulicowość. To jest, a gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich strzyżcie się, kwasu faryzeuszów, to jest obudy. I kochani, to, co teraz będę mówił, cały ten dwunasty rozdział zostawiam go jako zadanie domowe, żebyście sobie go przeczytali, tak przestudiowali, bo to wszystko, o czym teraz mówię, to doświadczam na własnym, we własnym sercu. To wszystko badam moje serce, czy ono jest szczere. Pan Bóg powiedział do Abrahama: Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Doskonały to znaczy szczery. Szczery przed Bogiem. Bo Pan Bóg jest szczery i powiedział, że ze szczerym obchodzi się szczerze. Kiedy ja przychodzę przed Boże oblicze, to moje serce jedynie może być Szczere może być przyjęte. Kiedy moje serce jest szczere, to moja modlitwa jest przez Boga przyjęta. Ale kiedy On widzi w moim sercu jakąś obudę, Pan Jezus powiedział: Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. Prawda na dnie duszy jest widoczna Bogu Bożym okiem i chociaż e, nikt tego nie widzi. Pan Bóg widzi tą głęboką prawdę w moim sercu i, i patrzy, i wie, czy to jest prawda, czy po prostu gdzieś coś nie funkcjonuje jak należy. Kogo należy się bać? Przechodzimy teraz do bardzo konkretnej informacji, bo wiele jest strachu, wiele jest różnych lęków. I ludzie boją się prawie już wszystkiego. Dzisiaj ludzie boją się już prawie wszystkiego, ale Boże Słowo mówi: Kogo należy się bać? To jest czwarty i piąty wiersz. Powiadam zaś Wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę Wam, Kogo się bać macie, bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam Wam, tego się bójcie. Kochani, to jest jedyna, jedyna informacja, o której Pan Bóg mówi, że mamy się bać. Ale to nie znaczy, że mamy panicznie się lękać, ale mamy okazywać nabożny szacunek, cześć. I drżenie wobec Jego osoby, i wobec Jego Słowa. Szacunek, nabożny szacunek ze drżeniem, odnosić się do Niego i do Jego Słowa. To jest jedyny, jedyna informacja, kiedy powinniśmy do, przeżywać bojaźń Bożą. I to jest dobre. To jest. To, to chroni nas, to nas zachowuje od chodzenia po swojemu. Kiedy mam bojaźń Bożą w swoim sercu, kiedy boję się Boga, nie muszę bać już się nikogo. Nie muszę bać się nikogo. Niedawno dostałem pytanie: Gdyby przyszła wojna, gdzie byśmy się schronili, gdzie byśmy uciekali? Powiem wam, że ja nie mam zamiaru nigdzie uciekać. Bo Pan Bóg powiedział nie bój się, nie bój się. Mówi nie bój się maleńka trzutko, skoro tyle razy w moim życiu Pan Bóg już mnie wyratował od śmierci. Nie mam teraz na to czasu, by o tym opowiadać, ale wiele razy Pan Bóg zachował moje życie. I mówi: Nie bój się, pokładaj ufność całą we mnie, a ja Cię zachowam. Moje świadectwo przed ludźmi: 8:9. Powiadam Wam: każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi tego i Syn Człowieczy, wyzna przed Aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami bożymi. Lucy właśnie powiedziała świadectwo, jak to trzeba robić. A ja Wam powiem, że ja mam teraz, mamy teraz okazję w naszym domu codziennie świecić, być tym świadectwem o Jezusie, Chrystusie. Kim On jest. Co dla nas uczynił nie tylko mową, ale swoim życiem, postawą, zachowaniem, reakcjami. I to jest 24 na dobę, i to już jest prawie dwa miesiące. Mamy gości z Ukrainy, którzy mieszkają w naszym domu. Jadamy przy jednym stole. Oni nas obserwują. Patrzą się na nas. Jestem zainteresowany tym, żeby oni zobaczyli we mnie, w nas Pana Jezusa Chrystusa. Żeby oni widzieli, żebym nie przekonywał, bo u Was jest tak, u nas jest tak, Wasz Kościół mówi tak, a nasz Kościół mówi tak. Nie. Ja ich chcę zaprosić do Jezusa Chrystusa, ale oni muszą. Zapragnąć tego, patrząc na mnie, muszą zobaczyć Jezusa Chrystusa żywego we mnie, w moim życiu, w mojej postawie, w zachowaniu, w reakcjach, żeby mogli po powiedzieć: Masz coś, czego ja nie mam. I o to zabiegam, o to się modlę, o to się troszczę, żeby właśnie, właśnie tak się stało. Bo tu jest krótka piłka. Pan Jezus mówi każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi. Tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Widzicie, że ta droga do tego Bożego stołu, do tego Stołu weselnego, do tego momentu pełnego chwały, pełnego glorii, to jest to sianie. To jest to sianie. I teraz, czy będziemy skąpo siać, czy będziemy siać obficie? Co chcemy zebrać? Brat Janek w niedzielę mówił właśnie na ten temat: inwestowanie w Boże Królestwo. Sianie w Boże Królestwo. Chcemy mieć nagrodę. To trzeba coś, coś teraz zrobić z tym ziarnem, które nam Pan dał, żeby to dobrze obsiać pole, żeby przyniosło pożytek. Bo czy musimy wiedzieć, zdawać sobie sprawę, że cały czas siejemy albo dobre nasienie, albo złe. Zawsze coś siejemy i to, co siejemy, porośnie. Ja chcę siać dobre nasienie. Ja chcę siać to, co przyniesie pożytek. Ale żeby nie było tak pod górkę, Pan Jezus mówi o gwarancji bezpieczeństwa. Całkowite poleganie na Nim. To jest 11, 12. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów, i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Kochani, to cały czas jest mowa o tym, co Pan Bóg mówi nie bój się. Nie bój się. I tłumaczy, jak, jak to robić, żeby się nie bać. Mamy informację, duch święty bowiem pouczy was kiedy. Tydzień wcześniej? Nie. W tej właśnie godzinie. W tej właśnie godzinie, w tym właśnie momencie, kiedy będzie to właściwe zdaniem ducha świętego. To znaczy, że mamy całkowicie Odpocząć w Nim, całkowicie na Nim polegać, całkowicie zaufać. I wtedy nie będziemy się bać. Kiedy zaufamy Panu, kiedy położymy całą swoje, swoją nadzieję w Bożej łasce, to strach tam nie ma miejsca, bo Boża miłość wypełnia nasze serca. Idziemy Bożą miłością. I wiarą w, w tą stronę, do którą, w którą nas Jezus zawołał. Też jest pewna nagana, nagana chciwości to jest 13, 15. I rzekł ktoś z tłumu do Niego, Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A On mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą, nad? Wami. Kochani, to jest bardzo ważne, żebyśmy nie wdawali się w spory z ludźmi tu na tej ziemi. Nie będę tego rozwijał, bo wyraźnie y, tu jest napisane, że to nie jest sprawa Pana Jezusa. To nie jest sprawa. Pan Jezus powiedział. Któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? To nie jest nasza rzecz, kruszyć kopie między sobą o coś. Tu chodzi o nasze życie, tu chodzi o naszą wieczność, tu chodzi o to zasiadanie przy stole z Panem Jezusem. A to przewyższa. Przewyższa wszystko. Zakaz troszczenia się: 25-26. Któż z Was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Kochani, mówiłem już przed chwilą o tym, jak trapiłem się, jak całą swoją siłę, swoją myśl, pomysł włożyłem w to, żeby zabezpieczyć swój byt na swoją rękę, niezależnie od Boga. I wiecie co? Straciłem. Nic nie zarobiłem. Straciłem. I to nie był rok. Poniosłem kompletną porażkę, kompletną stratę, bo działałem niezależnie od niego, na swoją rękę. Nie przyniosło mi to pożytku. I tu jest polecenie zakaz troszczenia się. Troska to jest grzech. Troszczenie się. Jest brakiem zaufania Bogu, że On może mi pomóc, że On może mnie zaopatrzyć, że On może e, zatroszczyć się o to, co ja potrzebuję. Jest też polecenie 29:37. Więc i Wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludzie tego świata szukają, wie zaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. Dochodzimy, dochodzimy do finału. Kochani, Boża oferta jest aktualna i ścieżka do tego Bożego Królestwa jest prosta, jest wyraźna, jest jasna. I nie można się pogubić, tylko czy chcemy? Czy chcemy? Pytanie, które sobie zadaję, to czy jest mi po drodze do Bożego Królestwa? Ja sobie to pytanie zadaję: czy chcę zainwestować na Bożych zasadach, na Bożych warunkach? Nie po swojemu, niezależnie od niego, ale w całkowitej zależności od niego w nim na bazie, na podstawie jego słowa, na, tego, na, na podstawie rad, zaleceń, ostrzeżeń, informacji Bożego Słowa, w jaki sposób mam się zachować, idąc drogą do tego miejsca, gdzie mieszka. Pan Jezus. A przecież zgromadziliśmy się tu właśnie w tym celu. Zgromadziliśmy się, żeby spotkać się z Panem Jezusem, żeby oddać Mu chwałę i z całą nadzieją i z tęsknotą oczekujemy tego dnia, kiedy będziemy razem z Nim. Jest to prawda? Amen? To znaczy, że wszyscy jesteśmy jednej myśli, jednego celu, jednego zdania i moją Moją, moim pragnieniem jest dzisiaj właśnie Was zachęcić, zmotywować samego siebie i Was, żebyśmy nie osłabli w tym biegu, żebyśmy nie zaczęli się bać, ale ufać. Zaczęli ufać niezależnie od tego, co widzą nasze oczy, co słyszą nasze uszy. Co dzieje się wokół nas, niezależnie od tego, ufać naszemu Panu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, który mówi prawdę, który nie kłamie, który jest żywy, który jest rzeczywisty. On jest. I kiedy idziemy, kiedy trzymamy się Go, to na nikt, nie może zrobić żadnej szkody. Nikt. Nikt nas nie wyrwie z Bożej ręki, choćby chciał. Tylko czy jest mi po drodze? Czy nie mam na boku jakichś swoich spraw, które muszę jeszcze sobie zrobić, a potem, jak ktoś mówi, że pozwól mi najpierw pochować? Ojca mego, a potem pójdę za tobą. Kochani, my jesteśmy na drodze do Bożego Królestwa i nie mamy, nie mamy się zatrzymywać. Niezależnie, co się tu na tej ziemi dzieje, my się nie zatrzymujemy, bo nasza ojczyzna jest w górze. Skąd oczekujemy naszego Pana? My tu jesteśmy nie tutejsi. Nie tutejsi. I kiedy ja to mówię, to mówię z własnego doświadczenia, że przestałem się troszczyć o to, co będę jadł i o to, co będę pił. Bo moja nadzieja jest w Jezusie Chrystusie. I kiedy przez te wszystkie lata zaopatrzył mnie, chronił mnie, Żywił, ubierał, to czemu dzisiaj mam mu przestać ufać? Czemu dzisiaj mam mu przestać wierzyć, że on do nadal będzie to czynił? Kochani, nie tylko przykazania, nie tylko polecenia, ale teraz jest obietnica, kochani, to jest obietnica na zakończenie. Ewangelia Jana, 14 rozdział: Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz Wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i Wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że Ja jestem w Ojcu Moim, i Wy we mnie, a Ja w Was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował ojciec, i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł Mu Judasz, nie Iskariota Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do Niego przyjdziemy, i u Niego zamieszkamy. Kochani, to jest obietnica, to jest to, czym ja żyję, to jest moja tęsknota spotkać się z moim Panem, Jezusem Chrystusem. Nie tylko w Niego wierzyć, ale spotkać się z Nim. A Pan Jezus tu mówi i objawię Mu samego siebie. Bliżej w społeczności z Panem. Im bliżej, tym lepiej, tym więcej. I to jest moja tęsknota. Ja się dzisiaj z wami dzielę tym. Co, co jest w moim, w moim sercu, że ja chcę więcej, więcej być bliżej mojego Pana. Bliżej, głębiej, mocniej. Ale to dzieje się na zasadzie miłości. Jak ja miłuję mojego Pana, jak ja sieję tą miłość, do mojego Pana, do moich bliźnich. Jak ja, jak ja to sieję, co ja chcę zebrać? Jaki plon? A tu jest napisane, że jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje Jego i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. To jest niesamowita przygoda z Jezusem Chrystusem. Życie z Jezusem to jest codzienna przygoda. To jest codzienne przeżywanie radości na nowo. Kochani, to jest, to jest coś, coś pięknego. To jest coś, co mnie ekscytuje, coś, co raduje moje serce, bo ja nie opowiadam rzeczy, które nie mają miejsca. Ja przeżywam, ja doświadczam rzeczywistości, realności Jezusa Chrystusa, który jest żywy, z martwych wstały, i On przychodzi. Kochani, chciałem Wam powiedzieć, że Pan Jezus przychodzi. I my przyszliśmy tu na to miejsce, żeby razem na Niego oczekiwać. Ja mam nadzieję, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to tu na tej sali nikogo nie będzie. Ze wszyscy, jak tu jesteśmy, pójdziemy do niego, bo po to tu przychodzimy. Po to tu przychodzimy. Po to się modlimy, po to czytamy Boże słowo, po to wierzymy, po to modlimy się, po to śpiewamy pieśni, uwielbiamy naszego Pana w nadziei oczekując go ze się z Nim spotkamy twarzą w twarz. I o to wszystko właśnie chodzi. Kochani, kończąc, chciałem trzy takie wnioski powiedzieć: nie bój się ludzi, lecz Boga. Boża oferta przewyższa wszystko, co można tu osiągnąć na tym doczesnym świecie. Jeszcze raz powiem. Boża oferta, Przewyższa wszystko, co tu można osiągnąć na tym doczesnym świecie. Trzeba stale pilnować stanu swojego serca. I ostatni wiersz. Niechaj biodra Wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci, z wesela przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi cudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepaszę, i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. I to jest finał, kochani. To jest to, o czym marzę, to, za czym tęsknię, żeby mieć udział właśnie przy stole, kiedy Pan powie go dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, wejdź do radości Pana swego. Kochani, to jest celem mojego życia, to jest ideą, to jest, to jest moje marzenie, to jest moje dążenie, żeby właśnie mieć dział W tym momencie, w tym historycznym momencie mojego życia, nie przegapić, nie przegapić tej właśnie oferty, Bożej oferty. Ta Boża oferta dzisiaj dla każdego jest aktualna. On, to, to Boże, ta Boża oferta to jest zaproszenie. Człowieka do swojego stołu. Stół Boży jest zastawiony, jest obfity, ale czy nam jest po drodze? Czy nam jest po drodze? Kochani, powstańmy, poddajmy naszemu Panu chwałę, haleluja. Panie Jezu, ja Ci chcę podziękować, że tak obficie zastawiłeś stół przed nami. Panie, dziękuję Ci za to, że to Ty sam jako król królów i pan panów przyszedłeś tu na tą ziemię, aby zapłacić pełną cenę za moje życie. Panie, i zaprosiłeś mnie, zaprosiłeś nas, żebyśmy podążali za Tobą, by się z Tobą spotkać i zasiąść u Twojego stołu. Panie, niech Twoje słowo Rozgrzewa nasze serca. Panie, niech ta wieść Ewangelii pobudza nas do wiary i dobrych uczynków, i do miłości, do miłości do Ciebie i do nas wzajemnie, a za wszystko, za wszystko, co przygotowałeś. Panie, co jest przed nami, Panie, to co przed nami, to jest to najlepsze, Panie. Hallelujah. Panie, ja Ci dziękuję, że nadzieja moja, nadzieja nasza jest w Tobie i Ty nas nie zawiedziesz, bo Ty Jesteś pewny i prawdziwy i Twoje słowo jest prawdą, bo Ty jesteś żywy i Ty jesteś prawdą. Panie, rozpuść nas dzisiaj w pokoju, Panie. I z nadzieją, Panie, i z wiarą i miłością. Panie, żebyśmy nie zapomnieli o tym zaproszeniu, o tej Twojej ofercie, o tym, że mamy się nie bać. Panie tego wszystkiego, co tu na tym świecie, ale jedynie swoją bojaź okazywać. Przed Tobą i wobec Twojego Słowa, za to wszystko, za Twoje Słowo, za miłość Twoją i za to, co uczyniłeś dla nas, bądź uwielbiony, niech chwała Tobie płynie z mojego, z naszych serc. Amen.